Ogromnym zainteresowaniem wybory na polskiego prezydenta cieszą się wśród naszych rodaków za granicą. Blisko 330 tysięcy osób zadeklarowało chęć wzięcia udziału w głosowaniu. W większości krajów, ze względu na pandemię, głosowanie odbędzie się tylko i wyłącznie korespondencyjnie. Tak jest również w Stanach Zjednoczonych. To będą wyjątkowe wybory w historii amerykańskiej Polonii, bo pierwszy raz odbędą się drogą korespondencyjną, bez osobistego udziału w lokalu wyborczym podkreśla konsul generalny naszej placówki dyplomatycznej w Chicago, Piotr Janicki. W Stanach Zjednoczonych chęć głosowania na polskiego prezydenta wyraziło blisko 34 tysiące naszych rodaków, najwięcej w Nowym Jorku około 14 tysięcy, nieznacznie mniej w Chicago. Rejestracja zakończyła się w ostatni poniedziałek. Teraz polskie placówki dyplomatyczne Polakom wysyłają pakiety wyborcze. Muszą one być odesłane do dnia 26 czerwca i teraz właśnie zaczyna się wyścig z czasem. Najczęściej zadawane przez Polaków pytanie brzmi, czy cały proces jest możliwy do zrealizowania? Konsulowie stoją przed bardzo trudnym zadaniem logistycznym. Po rejestracji jest bardzo mało czasu na wysłanie wszystkiego. Odbiorcy pakietów muszą je wypełnić i odesłać. Jeżeli dojdą one po 26 czerwca, te głosy nie będą już liczone. Nikt nie wie, kiedy otrzyma kartę do głosowania. Odesłać ją będzie trzeba na własny koszt, często ekspresem, bo inaczej przesyłka dojdzie po terminie. Tak naprawdę sytuacja jest bardzo napięta dla wszystkich zarówno dla mierzących się z dużym wyzwaniem naszymi placówkami dyplomatycznymi oraz samymi głosującymi już teraz wydaje się to trudne do zrealizowania w przypadku głosowania korespondencyjnego dla Polaków mieszkających w najdalszych zakątkach USA jak na przykład Hawaje czy Alaska Elżbieta Leśniak która pracowała na Florydzie przy organizacji ostatnich wyborów do parlamentu była przewodniczącą tamtejszej komisji podkreśla jak ważne jest głosowanie dla Polonusów mieszkających za granicą dla nas wszystkich tutaj jest zaszczyt i to jest tak po prostu wyjątkowa i zjawiskowa rzecz, że no po prostu trudno mi to wyrazić i jestem bardzo wzruszona tym, że możemy mieć jakiś wpływ na losy naszej ojczyzny. Wszyscy jesteśmy Polakami. Mówi dla dziennika związkowego Elżbieta Leśniak. W Kanadzie do wyborów zarejestrowało się 9 tysięcy polonusów, w Meksyku 274 osoby, w Panamie 28, a na Kubie 9. Co ciekawe, w Hawanie można głosować z kolei tylko osobiście. W tych wymienionych państwach w Ameryce Północnej i Środkowej Polska ma swoje przedstawicielstwa dyplomatyczne. Dla dziennika związkowego Jan Pachlowski.